Kościerski rynek pełen roztańczonych ciał. To efekt sobotniego wieczoru disco polo, podczas którego na scenie mieszkańcy mogli zobaczyć i usłyszeć aż 3 zaproszone z tej okazji gwiazdy. Jako pierwsze sporą dawką muzyki tanecznej podzieliło się z nami rozśpiewane małżeństwo z zespołu Make. Dzień dobry, my jesteśmy Make, Elwira i Mariusz. Cieszymy się, że jesteśmy w Kościerzynie. Jesteśmy tutaj chyba po raz pierwszy, z tego co pamiętam. I mamy nadzieję, że nie po raz ostatni. Plany na przyszłość. Oczywiście grać cały czas, grać i tworzyć nowe piosenki dla naszych odbiorców, dla tych, którzy przychodzą na nasze koncerty i którzy stojąc pod sceną dają nam tyle energii, która pozwala nam właśnie na ciągle nowe pomysły. Jako drugi swoje największe hity zaprezentował Mateusz Mijal, znany publiczności chociażby z utworu Winny, który stworzył we współpracy z Liberem. Będzie mój solowy koncert jako Mateusz Mijal. Bardzo się cieszę, że jestem po raz pierwszy tak naprawdę w Kościerzynie. Jeszcze nie miałem okazji tutaj koncertować. Nowy teren, nowi ludzie. Bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj tutaj. Największe zainteresowanie wśród publiki wzbudził jednak ostatni występ. Swoim koncertem imprezę zamykała grupa Power Play. Witam serdecznie, Power Play z tej strony z najlepszym programem. Najlepsze utwory, wszystkie najważniejsze, co będziemy mogli wyśpiewać, dla Państwa wyśpiewamy. Także trzymajcie kciuki za nasz koncert. To oczywiście nie koniec muzycznych wrażeń w Kościerzynie, ponieważ już w najbliższą sobotę na Stadionie Miejskim Dni Miasta, na które wszystkich Państwa zapraszamy serdecznie.